Jest wielce prawdopodobne, że w przyszłym roku mieszkańców Puław czekają podwyżki opłat za wywóz śmieci. Mówi się o kwotach rzędu pomiędzy 14 a 18 zł od osoby, co oznaczałoby wzrost o nawet 7,50 zł od obecnie obowiązującej stawki za odpady segregowane i o 2 zł za odpady niesegregowane. Przypomnijmy, że te stawki obowiązujące obecnie to 10,50 za śmiecie segregowane i 16 zł za odpady zmieszane. To wszystko w budynkach wielorodzinnych i liczone od osoby. Według nowej propozycji mieszkańcy bloków płaciliby za segregowane śmiecie 14 zł, a mieszkańcy domków jednorodzinnych 18 zł. W przypadku bloków wielorodzinnych to wzrost o 25%. Powołany przez prezydenta zespół podjął pracę, analizował różne warianty stawek, naliczanie opłaty od powierzchni, od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, od liczby gospodarstw domowych. Wypracował pewną koncepcję, którą to przedstawiliśmy na ostatniej sesji Radzie. Niestety została ona negatywnie zaopiniowana przez radnych, w związku z czym pan prezydent wycofał przedstawione projekty i przedłożył nowy projekt, który już stanowi, jest efektem prac pracowników wydziału i urzędu. I tam jest naliczona nowa stawka 14 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Jeżeli ktoś nie segreguje odpadów, stawka jest dwukrotnie wyższa i nadal będzie obowiązywać ulga dla osób posługujących się, dla rodzin, które się posługują kartą dużej rodziny. Przez dłuższy czas funkcjonowania systemu tych podwyżek nie było. Pierwsze podwyżki były rok temu w czerwcu. To tylko 50 groszy na jednego mieszkańca. A ustawy, na podstawie których my tworzymy ten system i na podstawie których on funkcjonuje, zmieniały się przez ten okres. Te podwyżki są efektem wejścia w życie rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania niektórych frakcji odpadów, który to wprowadza taki wspólny system segregacji odpadów na terenie całego kraju i to wymusza na nas zmiany w systemie. Generują one zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów, podział odpadów na kolejne frakcje, co też generuje wyższe koszty. Ponadto od 2018 roku wzrastają opłaty marszałkowskie. Te opłaty wzrastają niemalże, w niektórych przypadkach nawet o 300%. To przekłada się na ceny zagospodarowania odpadów odbieranych od mieszkańców i na opłatę. W związku z tym taka stawka opłaty. Przedłożony projekt uchwały będzie opiniowany przez radnych, najpierw na komisjach, potem na sesji. Jeżeli zostanie przyjęta uchwała, to wzrost stawek nastąpi od 1 stycznia 2018 roku. Jeżeli nie, no to dalej będziemy w zależności od decyzji prezydenta składać nowe propozycje. Wygląda więc na to, że mogą to być znaczące podwyżki, które dla czteroosobowej rodziny będą stanowiły już poważny wydatek w budżecie. Wiadomo również, że spółdzielnie mieszkaniowe, które teraz w imieniu swoich mieszkańców regulują należności za odpady, przełożą wzrost opłat na spółdzielców. Spółdzielnia nie będzie miała wyjścia, bo spółdzielnia będzie musiała podnieść opłaty za śmieci, bo to są ceny, będą urzędowe. My i do tej pory to w tej jesteśmy jak gdyby poborcą za te śmieci od członków, nie mając żadnego wpływu na to, jak oni płacą, czy płacą, ale obawiam się, że ta zmiana cen w górę spowoduje, że znowu będzie mniej mieszkańców w Puławach.
I to jest najbardziej śmieszne, że jak ceny w górę idą, to jest mniej płacących i znowu trzeba podnosić ceny w górę. Nie, chyba nie tędy droga. Co prawda wszystkie przedstawione propozycje to jeszcze nie konkrety, bo ostatecznie o tym, ile w przyszłym roku zapłacimy za śmieci, zdecyduje Rada Miasta, która może przyjąć lub odrzucić projekt uchwały, który ma zostać przedstawiony przez prezydenta miasta. Nie zmienia to jednak faktu, że mieszkańcy Puław powinni na wzrost opłat w przyszłym roku być przygotowani. Przedstawiciele Urzędu Miasta zaproponowali niespotykany dotąd w Puławach sposób na konsultacje społeczne. Urzędnicy zapraszają wszystkich mieszkańców oraz uczestników konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla terenu byłego dworca autobusowego na, jak czytamy w zaproszeniu, wizję lokalną. Jej termin przewidziano na sobotę 14 października. Przy tej okazji będzie również część edukacyjna poświęcona historii Puław. Wizję lokalną rozpocznie zbiórka o godzinie 12 pod zadaszeniem przy stanowiskach dawnego dworca PKS. Celem tego spotkania będzie oprócz zapoznania uczestników konkursu z terenem opracowania również zapoznanie się z oczekiwaniami mieszkańców Puław. Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie to pozwoli na swobodną wymianę pomysłów co do zagospodarowania tego specyficznego terenu. Na zakończenie spotkania przewiduje się omówienie spraw związanych ze sposobem przygotowywania projektów interesujących przede wszystkim uczestników konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania dworca, który puławski magistrat ogłosił kilkanaście dni temu. Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 daje szansę na uzyskanie środków, które mogą pomóc w rozpoczęciu działalności gospodarczej. W lokalnym punkcie informacyjnym Funduszy Europejskich w Puławach przy ulicy Centralnej już w najbliższą środę, 11 października, odbędzie się spotkanie informacyjne. Uczestnictwo w takim spotkaniu daje możliwość uzyskania informacji o tym, w jaki sposób uzyskać wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków unijnych oraz jakie branże są szczególnie preferowane i wspierane przez Unię Europejską. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zgłosić się za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego do 9 października lub telefonicznie pod numerem telefonu 81 886 61 26, a najlepiej osobiście w siedzibie lokalnego punktu informacyjnego w Puławach przy ulicy Centralnej 9. Uczestnicy dowiedzą się przede wszystkim, jak rozpocząć działalność gospodarczą, do kogo się udać dalej, jeżeli chcą już rozpocząć własny biznes. Jeżeli są uczestnicy zainteresowani stażami lub szkoleniami, również podpowiemy instytucje, które obecnie prowadzą nabory. Jest to województwo lubelskie, każdy znajdzie coś dla siebie. Są to szkolenia przeróżne, od informatycznych, czy też język angielski, poprzez obsługę biurową, czy monter na przykład instalacji OZE, które w tej chwili jest takie na czasie. Alokacja jest bardzo duża, wygrało około 70 operatorów takich dotacji, a uczestnik na osobę może dostać około 23 tysięcy złotych. Później jest jeszcze tak zwana pomostówka, czyli wynagrodzenie dodatkowe miesięczne dla uczestnika projektu. Można przeznaczyć je na ZUS, czy też na jakąś działalność promocyjną. Więc no to, że tak powiem, no ten, o, założenie własnego biznesu tak naprawdę no, z niczym się nie wiąże, ponieważ możemy dostać takie wynagrodzenie pomostowe i jak coś nam nie będzie szło, to zawsze będzie przynajmniej na zapłatę takiego ZUS-u. Wynagrodzenia pomostowe są różne w różnych instytucjach i tutaj trzeba to jasno powiedzieć. Jest to od około 500 zł, nawet do 1800 zł, mówię, w zależności od danej instytucji. Warto wspomnieć, że uczestnictwo w spotkaniu i późniejsze szkolenia są bezpłatne. Widzieliście już rzeczy wielkie.
Niesamowite bitwy. Mecze, które na zawsze zapiszą się w pamięci. Najlepsze ligi piłkarskie i mistrzowskie drużyny. Jeden z najwspanialszych Super Bowl. Najlepsze wydarzenia w sportach motorowych. Ligę mistrzów w piłce ręcznej. Najtwardszych zawodników. Oraz wiele innych wybranych programów. W sumie ponad 4000 godzin sportu na żywo. Teraz zapowiadamy jeszcze więcej niezapomnianych wydarzeń sportowych. Już niedługo powitamy razem nowy sezon Bundesligi. Jeśli chcesz być wśród najlepszych, bądź z nami. Tu Eleven Sports. Sponsorem wiadomości sportowych jest grupa Azoty Puławy. Piłkarze drugoligowej puławskiej Wisły przerwali mało chwalebną passę 6 remisów z rzędu porażką w Łodzi z tamtejszym ŁKS-em. Jeśli w pierwszej połowie można było powiedzieć o przyzwoitej postawie zespołu z Puław, bo ŁKS przez jej większą część nie opuszczał swojej połowy, to o drugiej nie można powiedzieć nic, oprócz tego, że zawodnicy zachowywali się w wielu przypadkach tak, jakby pierwszy raz znaleźli się na boisku. Trener Ryszard Wieczorek musiał w Łodzi dokonać korekt w składzie zespołu. Przy Alei Unii nie zagrał Tomasz Sedlewski, który po czerwonej kartce z meczu ze Zniczem musi pauzować. Na prawej stronie obrony wystąpił Sebastian Murawski, a na lewej pojawił się niewidziany ostatnio w 18 meczowej Iwan Litwiniuk. Do Łodzi nie przyjechał także Alan Ploy i Sebastian Głaz. Pierwsze minuty spotkania pokazały, że drużyną dojrzalszą jest Wisła Puławy. Niestety ta dojrzałość nie przekładała się na to, co najważniejsze w meczach piłki nożnej, czyli gole. Wiślacy grający w bardziej ofensywnym ustawieniu, trzema obrońcami i praktycznie pięcioma pomocnikami, nie dali podopiecznym trenera Jacka Jankowskiego pograć w piłkę bardzo dobrze. Z roli kryjącego najlepszego snajpera ŁKS-u Jevhena Radionowa wywiązał się Piotr Rzemło. Na przerwę zespoły schodziły bez trafień. Po zmianie stron do ataków ruszyli gospodarze. W 49 minucie gry spojenie słupka z poprzeczką uratowało Puławian od straty gola po uderzeniu z rzutu wolnego Bartosza Widejki. W odpowiedzi na strzał gospodarzy po solowej akcji próbował strzelać Dawid Pożak, ale nie trafił. Kilka minut później boisko opuścił Jakub Smektała, który w ciągu kilkudziesięciu sekund faulował zawodników gospodarzy i po każdym z tych przewinień otrzymywał żółte kartki, a w konsekwencji sędzia Marcin Liana wyrzucił zawodnika Wisły z boiska, pokazując mu czerwony kartonik. Grając w dziesiątkę, podopieczni Ryszarda Wieczorka nie mieli innego wyjścia niż bronić bezbramkowego remisu. Może ta sztuka by się udała, gdyby nie feralna 80. minuta meczu. Po rzucie rożnym Radionow dograł do Maksymiliana Rozwadowicza, a ten z bliska pokonał Sebastiana Madejskiego. Zawodnicy ŁKS-u od tego momentu wyraźnie cofnęli się i tylko sporadycznie próbowali zagrozić bramce Wisły. Pomimo doliczonych 4 minut nie udało się zmienić niekorzystnego rezultatu. Puławianie wrócili do Puław bez punktów. Sytuacja w tabeli zaczyna być naprawdę skomplikowana. Wisła po 12 kolejkach zajmuje 13 miejsce i ma tyle samo punktów, co pierwsza drużyna ze strefy spadkowej. W kolejnym spotkaniu, tym razem na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach, Wiślacy zmierzą się z Olimpią Elbląg. Mecz już w najbliższą sobotę o godzinie 16. ŁKS Łódź, Wisła Puławy 1-0. Bramkę zdobył w 80. minucie Maksymilian Rozwadowicz. Wisła zagrała w następującym składzie: w bramce Madejski, dalej w polu Murawski, Poznański, Rzemło, Litwiniuk, Sulkowski, Smektała, Maksymiuk, Szymankiewicz, Popiołek, Pożak, Mesja, Culciak, Szczotka i Robert Hirsch. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że źle gramy w piłkę. O ile jeszcze w pierwszej połowie organizacją gry i takim dobrym ustawieniem w miarę to wyglądało, bo były momenty, gdzie mieliśmy inicjatywę. O tyle w piłce nożnej oprócz taktyki są umiejętności. Niestety sytuacje boiskowe pokazały, że wtedy, kiedy trzeba było dobrze dośrodkować, wtedy, kiedy mieliśmy możliwość do uderzenia, wtedy, kiedy mogliśmy inaczej się zachować pod względem właśnie piłkarskim, robiliśmy to źle i to na pewno nie możemy tego wszystkiego ciągle zwalać na karb, nie wiem, presji wyniku. Na pewno trzeba sobie szczerze powiedzieć, że tych umiejętności w operowaniu piłką wielu zawodników
no jest za mało po prostu. Natomiast było widać w grze obu zespołów, że tabela pokazuje, że to ŁKS jest wysoko i gra pewniej, z polotem, z większym jakby takim chciejstwem. To też szczególnie po początku drugiej połowy było widoczne. Natomiast nam tego brakuje, nam tej pewności brakuje. Jestem przekonany, że każdy z tych zawodników potrafi lepiej grać. No w konsekwencji trudno też się nie odnieść do czerwonej kartki, bo tak to niestety jest. Często sędziowie też popełniają błędy i uważam, że czerwona kartka należała się zawodnikowi Gospodarzy w pierwszej połowie, kiedy zagrał bardzo niesportowo i nadepnął zawodnika celowo. Sędzia to musi widzieć, oczywiście być może widział, ale presja trybun i tak dalej, to ja to wszystko rozumiem, bo często tak jest, że coś to albo przeszkadza, albo pomaga. Oczywiście na pewno nie będziemy zwalać naszej porażki na to. Tak jak powiedziałem, próbowaliśmy dzisiaj dobrą organizacją, szczególnie w pierwszej połowie, szukać sposobu. Było parę fajnych akcji, oczywiście niezakończonych dobrze. Natomiast druga połowa, moment czerwonej kartki, to był na pewno kluczowy w naszym graniu, bo przeciwnik jeszcze więcej pewności nabrał. Szkoda tylko, że bramkę straciliśmy po stałym fragmencie, kiedy można powiedzieć, wszystko powinno być poukładane, wszystko powinno być zabezpieczone, a tu nagle zawodnik został sam bez krycia. No to są konsekwencją tego, nie wiem, czy brak myślenia ze strony zawodników, czy po prostu wyprzedzanie już czegoś do przodu. Najpierw trzeba się wybronić, później trzeba pomyśleć o tym, żeby przechylić szale zwycięstwa. Ja generalnie, podsumowując to jeszcze raz, no, nie gra ten zespół tak, jakbym sobie życzył, w piłkę i tu jest dużo spraw do poprawy. Także mam nadzieję, że będziemy umieli szybko pewne rzeczy zweryfikować. Oczywiście robimy to regularnie, no ale dzisiaj już porażką jakby podsumowaliśmy ten okres takiej niemocy, bo wcześniej remisy, a też powinniśmy punktować więcej. No tak to jest, niestety to jest piłka i musimy się mocno zastanowić nad tym, co robimy dalej. Dziękuję. Kolejny ciężki mecz tutaj u nas w Łodzi. My dzisiaj zagraliśmy, można powiedzieć, dwie różne połowy. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu nie tak miała wyglądać. Na pewno tutaj to, co trener wspomniał, bardzo dobra organizacja gry naszego dzisiejszego rywala. Trochę to wyglądało bicie głową w mur. Nie potrafiliśmy w pierwszej połowie znaleźć pomysłu na dogodne sytuacje. Druga połowa zupełnie inna. Zdecydowanie wyszliśmy na tą drugą połowę z większą wiarą, z takim może przeświadczeniem, że to nie będzie spacerek, że to będzie mecz, który po prostu musimy wywalczyć, wybiegać, pokazać po raz kolejny charakter i strzelić tą upragnioną bramkę. Na pewno sytuacja z czerwoną kartką tutaj dla zawodnika gości, można powiedzieć, że pomogła, bo wiadomo, że inaczej się gra w 11, inaczej się gra w 10. No my ostatnio graliśmy w Poznaniu 25 minut do jednego zawodnika mniej i udało nam się dowieść korzystny rezultat. Wiedzieliśmy, jak to jest ciężko grać jednego zawodnika mniej, dlatego dzisiaj, w momencie, kiedy zawodnik gości dostał tą czerwoną kartkę, myślę, że morale zespołu też poszło do góry i ta wiara, że zdobędziemy tą upragnioną bramkę, tak się stało tutaj dzięki całemu zespołowi i Maxowi, który po stałym fragmencie gry wykończył strzałem na 1-0. Oczywiście się bardzo cieszymy, bo mówię, każdy tutaj mecz w drugiej lidze to jest mecz walki, to jest mecz pokazujący, gdzie rzeczywiście dużo zdrowia musimy zostawić. Cieszymy się z tych trzech punktów. 1-0 może nie wszystkich zadowoli taki wynik 1-0, bo tutaj wszyscy oczekują od nas wygrywania wieloma bramkami, natomiast ja już kiedyś na konferencji powiedziałem, że cieszmy się naprawdę z każdego zwycięstwa, szanujmy to i myślę, że wszyscy byśmy sobie życzyli wygrywać wszystkie mecze po 1-0, bo czy wygramy 2 czy 3, to i tak 3 punkty są niezmienne, dlatego słowa uznania dla zespołu, słowa uznania za grę, za to, że potrafiliśmy wykorzystać grę z jednym zawodnikiem w przewadze.
stały fragment gry, na którym rzeczywiście zwracamy dosyć dużo uwagi podczas treningów. Dzisiaj przynosi nam upragnione 3 punkty i cieszymy się bardzo z tych 3 punktów. Bardzo nam te 3 punkty były potrzebne po ostatnim, można powiedzieć, tutaj złym meczu, blamażu, gdzie przegraliśmy u siebie. Dlatego kończąc, cieszymy się z tych 3 punktów. Ja gratuluję tutaj zespołowi za walkę, za grę do końca i już powoli myślami jesteśmy przy następnym meczu. Na pewno nie mniej ciężkim jak dzisiejszy rywal. Jedziemy do Radomia. Mam nadzieję, że przywieziemy z Radomia minimum punkt. Także ja tyle ze swojej strony. No co ja tutaj mogę powiedzieć? No, tutaj trener dużo powiedział. Ja jedynie co to z perspektywy boiska, bo to czasami też troszkę inaczej wygląda, jak ktoś siedzi na trybunach czy na ławce, a inaczej jak ktoś jest na tym boisku i gra ten mecz. Zaczęliśmy źle zaczęliśmy, bo daliśmy troszkę inicjatywę przeciwnikowi, ale co najważniejsze, w połowie, tak mniej więcej wydaje mi się, potrafiliśmy to odwrócić. Już po tym czułem, że idzie to na naszą korzyść. Schodząc do szatni, wiedziałem, że mamy przeciwnika, że wychodząc na drugą połowę, to my podkręcimy to tempo i my wywieziemy stąd 3 punkty. Czerwona kartka dodała nam skrzydeł, tutaj jak trener powiedział, też tą czerwoną kartkę trzeba umieć dobrze wykorzystać, tak? Bo nieraz gra się przewadzę i nie można strzelić bramki, nie da się, ciężko. My potrafiliśmy, 3 punkty zostają na Aleja Unii, cieszymy się. No to tyle. Nie powiodło się w kolejnym spotkaniu ligowym piłkarkom MKS-u Sewilla Puławy. Przetrzebiona chorobami i kontuzjami drużyna z Puław musiała zmierzyć się z rezerwami AZS-u AWF Biała Podlaska. Powianki nie poradziły sobie z rutynowanymi przeciwniczkami i uległy zespołowi z Białej Podlaskiej aż 1-10. Już do przerwy Powianki straciły 4 gole i odpowiedziały tylko raz. Do bramki przeciwniczek trafiła tylko Wiktoria Osturk. Po przerwie przeciwniczki dołożyły jeszcze 6 trafień. Drużyna pomimo porażki nie załamuje się. Warto przypomnieć, że MKS jest najmłodszą drużyną w lidze. Najstarsze piłkarki MKS-u mają po 18 lat. Jak podkreśla trener Grzegorz Zjawiony, jego zawodniczki cały czas się uczą i, jak dodał, płacą frycowe. Powianki zagrały w następującym składzie: Dominika Warowna w bramce, w polu Paulina Ebert, Sara Ściseł, Julia Kulik, Beata Wiewiórka, Monika Woźniak, Nina Seroka, Amelia Łukasik, Roxana Grzelak, a także Wioletta Piech, Wiktoria Osturk, Natalia Szewczyk i Agata Kaca. Kolejny pojedynek ligowy już za tydzień. Powianki podejmować będą u siebie zespół Potoku Sitno. Powianki po 5 kolejkach z 6 punktami na koncie zajmują 6. Lokatę. Jak wiemy, Puławy oprócz piłki ręcznej i piłki nożnej kolarstwem stoją. Swoje sukcesy mają także cykliści, którzy na co dzień trenują w klubie sportowym Pogoń Mostostal Puławy. Już tradycyjnie o tej porze klub ogłasza nabór do szkółki kolarskiej chłopców z klas 4, 5, 6 i 7 szkół podstawowych z terenu powiatu puławskiego. Co warto podkreślić, klub zapewnia dla młodych adeptów kolarstwa rowery i stroje sportowe. Zajęcia prowadzone pod okiem trenerów kolarstwa są bezpłatne. Spotkanie organizacyjne, w którym powinni uczestniczyć sami zainteresowani wraz z rodzicami lub opiekunami, odbędzie się w siedzibie klubu w Marinie Puławy we wtorek o godzinie 16:30. Po raz pierwszy w tym sezonie Azoty Puławy schodziły z parkietu jako ekipa pokonana. Po znakomitym meczu Zabrzu Puławianie przegrali z Górnikiem 34-36, czyli dokładnie tak samo jak w ubiegłym sezonie. To był bez wątpienia hit kolejki. Takie mecze mają to do siebie, że rozczarowują, jednak nie w przypadku środowego spotkania. Po raz kolejny po meczu z Orlenem mecz Azotów został uznany jako doskonała reklama piłki ręcznej. Spotkanie było bardzo wyrównane i przez zdecydowaną większość gry wynik oscylował wokół remisu. Dość powiedzieć, że pierwsze wyższe niż jednobramkowe prowadzenie Azoty odnotowały dopiero w 22 minucie, kiedy po trafieniu Witalia Titowa Azoty wygrywały 15-13. W drugiej połowie wydawało się, że Puławianie przejmą kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie. W 43 minucie po kolejnym trafieniu Bartosza Jureckiego przewaga brązowych medalistów wzrosła do 3 goli. Niestety pomimo szans na podwyższenie prowadzenia Azotowcy grający w przewadze stracili 2 gole i mecz się znowu wyrównał. Już w 46 minucie Górnik doprowadził do remisu, a po kolejnych 3 minutach był na jednobramkowym prowadzeniu. W 52 minucie Zabrzanie prowadzili już 3 trafieniami i wygranej nie dali sobie
sobie już wyrwać. Górnik Zabrze, Azoty Puławy 36-34, do przerwy 17-18. Azoty zagrały w następującym składzie: w bramce Dupia Hanec, w polu Jurecki, Panicz, Prce, Kuchczyński, Titow, Łyżwa, Skrabania, Kowalczyk, Podsiadło, Grzelak i Gumiński. Najwięcej bramek dla Azotów zdobyli Jurecki 6 i Panicz tyle samo razy trafił do bramki przeciwników. Czwartkowe przedpołudnie w siedzibie grupy Azoty Puławy doszło do spotkania przedstawicieli klubów sportowych z terenu powiatu puławskiego z zarządem spółki. Uroczyście wręczono przedstawicielom organizacji sportowych przygotowywane od kilku miesięcy umowy o współpracy pomiędzy klubami a chemicznym gigantem. Grupa Azoty na początek sfinansowała zakup strojów dla każdej ze współpracujących drużyn. Jak zapowiedziały strony, współpraca będzie pogłębiana. Dla nas przede wszystkim jest to spełnienie naszego obowiązku lokalnego. Nie tylko, że tak powiem, zyski netto się liczą dla spółki, która jest spółką Skarbu Państwa, ale także nasz wkład w społeczeństwo, w szkolenie dzieci i młodzieży. W tym wypadku otworzyliśmy oficjalnie się Akademię Sportu, szkolenie dzieci i młodzieży o profilu piłkarskim i mam nadzieję, że dzięki temu będziemy w przyszłości mieli adeptów i zawodników, którzy będą grali w najsłynniejszych klubach w Polsce czy za granicą. Jest to decyzja świadoma, to jest kompleksowe objęcie szkoleniem i naszą opieką tak naprawdę dzieciaków i młodzieży z naszego regionu. Tak jak powiedziałem, uważamy, że to poza aspektami sportowymi, to także oczywiście cel marketingowy ma znaczenie. Będziemy wspomagać zarówno sprzętowo, tak jak powiedział pan redaktor, jak i finansowo wszystkie kluby w powiecie puławskim, w zależności od tego, na jakim szczeblu rozgrywek są aktualnie i na jakim szczeblu rozgrywek zgrają swoje mecze, to finansowanie, to sponsorowanie będzie oczywiście zdywersyfikowane w zależności od tego, gdzie grają i na jakim poziomie. Dla klubów to szansa na dobrą współpracę w różnych zakresach. Grupa Azoty Puławy dzięki podpisanym umowom spowodowała, że organizacje sportowe z powiatu puławskiego będą mogły bliżej współpracować na różnych płaszczyznach, między innymi organizacyjnej i szkoleniowej. To jest bardzo ważny krok w rozwoju organizacyjnym piłki nożnej na terenie powiatu puławskiego. Do tej pory współpraca między klubami była bardzo okazjonalna, natomiast dzisiaj dopracowaliśmy się już pewnego systemu. Taka współpraca pod jednym logo powoduje to, że mamy ze sobą po pierwsze kontakt, po drugie dość łatwo idzie współpraca, jeżeli chodzi na przykład o obserwację młodych, utalentowanych zawodników, którzy w sposób swobodny mogą przechodzić z jednego klubu do drugiego. No wiadomo, że jesteśmy zainteresowani jako ten klub wiodący na terenie powiatu puławskiego w tym, aby ci najzdolniejsi trafiali właśnie do nas, gdzie jest najlepsza baza, gdzie są najlepsze warunki do rozwoju, no i możliwość tego sportowego awansu. Spotkanie zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich przedstawicieli klubów sportowych spod znaku logo grupy Azoty Puławy i zarządu sponsora. Partnerem programu jest grupa Azoty Puławy. Z dumą wspieramy puławski sport. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cześć, tu Adrian z Grydołka. Dzisiaj chciałem pokazać wam bardzo prostą grę karcianą, jedną z takich klasycznych gier spotykanych na imprezach wśród wielu znajomych. Jest to gra Uno. Powiem wam o niej kilka słów, jak wyglądają karty, o co w tym chodzi i dlaczego ta gra cieszy się taką niesłowiącą popularnością do dzisiaj. W tym małym pudełeczku czerwonym mieści się 108 kart. Karty są w pięciu kolorach i są oznaczone różnymi symbolami. Karty, na których są cyfry, występują w tych czterech kolorach: w zielonym, żółtym, czerwonym i niebieskim. I są to jakby główne karty, na których opiera się rozgrywka. Ponadto mamy też dodatkowe karty z symbolami. Trzy z nich występują także w tych czterech podstawowych kolorach. Jest to karta plus 2, karta pominięcia i karta zmiany kierunku. I dwie karty czarne, tak zwane dzikie karty. Jest to zwykła dzika karta i dzika karta plus 4.
Na początku gry w UNO musimy oczywiście wybrać pierwszego gracza i osoba, której ta rola zostanie wyznaczona, na początku rozdaje karty. Każdy z graczy dostaje po 7 kart. Następnie osoba rozdająca wyciąga jedną kartę z stali i musi dobrać kartę pasującą albo cyfrą, albo kolorem do tego, co znajduje się na stole. No, w moim przypadku nie mam żadnej jedynki. Wkładam więc zieloną trójkę. Następnie drugi gracz musi wykonać taki sam manewr. W tym przypadku nie ma ani trójki, ani żadnej zielonej karty. Może więc położyć dziką kartę. Dzika karta to jest właśnie ta z tym czarnym tłem. I kładąc tę kartę, gracz decyduje o tym, jaki kolor teraz będzie rozgrywany. Powiedzmy, że moją decyzją będzie kolor niebieski. Trzeci gracz patrzy na swoją rękę, ma niebieską kartę, niebieskie 1. I ostatni, czwarty gracz sprawdza i może położyć albo niebieską 9, albo niebieską kartę specjalną pominięcia. Powiedzmy, że zdecyduje się na pominięcie. W takiej sytuacji pierwszy gracz nie wykłada żadnej karty, kolejka idzie od razu do drugiego gracza. I w ten sposób rozgrywamy po kolei swoje kolejki do momentu, aż któremuś z graczy skończą się karty na ręce. Ważne, że wtedy, kiedy zostanie nam jedna karta do zagrania, musimy ostrzec innych graczy, wypowiadając uno, czyli po prostu jeden. Wtedy inni gracze mają sygnał, że jesteśmy blisko końca, no i możemy wygrać to rozdanie, wygrać tę partię. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że żadna z naszych kart na ręku nie będzie pasowała do tego, co jest na stole, wtedy musimy dobrać kartę stali i jeżeli pasuje, kładziemy ją, jeżeli nie, dodajemy ją do swojej ręki. Teraz na stole mam przygotowane wszystkie 5 kart specjalnych. Pierwszą kartą jest karta plus 2. W przypadku, kiedy ja zagram kartę plus 2, osoba siedząca koło mnie dobiera stali 2 karty i pomija swoją kolejkę, nie może nic położyć na stół. Karta pominięcie sprawia, że po prostu osoba kolejna w rozgrywce nie zagrywa swojej tury, jest pomijana. Karta odwrócenie sprawia, że odwraca się kolejność. Kolejka wraca do osoby przede mną i dalej idzie w lewą stronę do momentu, aż ktoś znowu nie zagra karty odwrócenia. Karta oznaczona w ten sposób to jest dzika karta, taki trochę joker. Znaczy to, że zagrywając tę kartę, my decydujemy o tym, jaki w tej chwili będzie rozgrywany kolor. Możemy ją zagrać niezależnie od tego, czy mamy karty, które pasują do tego, co się dzieje na stole, czy nie. Jeżeli chcemy, po prostu kładziemy ją i zmieniamy kolor. Natomiast dzika karta plus 4 oznacza, że decydujemy o zmianie koloru, a osoba siedząca obok nas musi dobrać 4 karty. Warunkiem zagrania dzikiej karty plus 4 jest to, że nie możemy mieć karty, która pasuje kolorem do kart, które leżą na stole. Mogą pasować do siebie cyfrą, ale nie może być u nas na ręku tego koloru. Te 3 karty specjalne mają swoje kolory i one występują we wszystkich tych 4 kolorach rozgrywki i muszą one być zagrywane właśnie zgodnie z zasadami. Czyli no, nie możemy położyć niebieskiej karty specjalnej, kiedy na stole leży karta żółta. Powiem jeszcze kilka słów na temat liczenia punktów i dążenia jakby do końca gry. W momencie, kiedy któryś z graczy wyłoży na stół ostatnią kartę z ręki, wtedy pozostali gracze zliczają punkty z kart, które mają na rękach. Czyli karty z cyframi są warte tyle, ile jest na nich nadrukowane, a karty specjalne warte są każda 20 punktów. W momencie, kiedy wszyscy zliczą swoje punkty, wędrują one do osoby, która wygrała tę partię, która jakby jako pierwsza pozbyła się kart z ręki i w momencie, kiedy ktoś zdobędzie jako pierwszy 500 punktów, wtedy kończymy grę i ta osoba wygrywa. Podsumowując, UNO jest bardzo prostą grą, może sprawdzić się zarówno jako gra rodzinna, jako gra imprezowa, towarzyska, no właściwie można w nią grać w każdych warunkach.
jak widzimy, jest też bardzo poręczna. Jeżeli ktoś ma bojówki czy większe kieszenie, można bez problemu ją nawet nosić przy sobie cały czas. Fenomenem tej gry jest to, że od tylu lat już funkcjonuje jakby na rynku i cały czas nie traci na popularności. Ponadto przez te lata zostało wydane wiele różnych jej jakby edycji. Tutaj na przykład kolega nam przywiózł z wycieczki wersję Uno Star Wars. Także na pewno dla każdego znajdzie się wydanie z jakimś jego ulubionym tematem. Też jak na taką grę karcianą, właśnie towarzyską, jest naprawdę tania. Bardzo, bardzo przystępna. Ma przede wszystkim też bardzo łatwe zasady, które można przyswoić dosłownie w chwilę i usiąść do rozgrywki. I w przeciągu 5 minut już wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Jeżeli chodzi o Uno, mogę je z czystym sumieniem polecić dosłownie wszystkim. A w tym odcinku to wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.